Dzień dobry, nazywam się Liota Czanowska. Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. To jest nasz podcast Mam Parę Uwag. A to jest odcinek, który nagrywamy od zawsze i będziemy go nagrywać już zawsze. Tak, bo czas jest płaskim kółkiem. Właśnie się zastanawiam z tym płaskim kółkiem, bo tam jest a flat circle, tak? Mówi tak. koło. czas jest płaskim kołem. To jest chyba tautologia. Ojej! Z nie. Zapraszamy do komentowania wszystkich specjalistów od geometrii. Ale jeśli dobrze rozumiem, koło jest figurą dwuwymiarową. Czyli Z definicji płaskie. jest płaskie. Okay. ale to nie jest... Nie wiem, jak tam raz kol i, i, I matematyka. On raczej, on raczej filozofią się zajmował. No. Może nie, nie należy mu robić z tego wielkich wyrzutów. To tak jak z Rianą, która śpiewała Shine Bright Like a Diamond. Jakby zaprze zaprzeczając nauce, bo. Diamenty nie świecą, tylko odbijają światło. Dobrze. W każdym razie będziemy mieć tą dyskusję w kółko i w kółko. Zawsze od Oriani, ja często przytaczam ten fun fact, wydaje mi się. Tak? Nie słyszałeś go jeszcze ode mnie? No, oczywiście, że słyszałam. Jeszcze go usłyszysz nieraz. Pewnie tak. Ciekawe, czy w tym podcaście już to kiedyś mówiłeś? Nie, w podcaście nie mówiłeś, nie. Dobra, True Detective, sezon pierwszy, yy, jeden z lepszych seriali w historii. Można by tak powiedzieć, zaznaczamy sezon pierwszy i będziemy mówić o sezonie pierwszym. Ja sezon drugi widziałam może jeden odcinek, może Ty dwa. Widziałeś całego pierwszego sezonu? Nie, nie Drugiego sezonu? Bo, bo, bo po prostu jest nudny i znudził mnie i nie chciało mi się oglądać. I... To jest ciekawe, bo na etapie pierwszego odcinka on się jeszcze nie. dość dobrze zapowiada. Znaczy, ja chyba obejrzałam dwa. Okej, okay, to gorzej. E, I tak, i, i, i stwierdziłam, że jakby nie, nie chce mi się. Obejrzałam trzeci okay. sezon, który jest taki, jest okej, okay, to jest okej okay sezon. Ja z trzecim ci powiem o ironio. Widziałem go i chyba mi się podobał. Ja ale już go nic nie, pamiętam. nie pamiętam. Ja już nic nie pamiętam. Nie, no bo pamiętam, że Ali był starszym dziadkiem w pewnym momencie. Chyba miał demencję i tam, tam jakiś był problem, że jakieś dzieci zniknęły, a potem się okazało, że one nie zniknęły. Czy Maharszali nic nie pamiętał, czy one zniknęły, czy nie zniknęły. Już nie pamiętam. Widzisz, ja już nie pamiętam. No właśnie na tym, dlatego e... mówię, że to jest ironiczne, i, że sam zapomniałem. I z, kurde, było to okej, okay, ale, ale absolutnie no, nie, nie umywa się do pierwszego sezonu. Ja myślę, że to po prostu życie wjechało. W sensie, że ten pierwszy sezon to Nick to pisał latami, to chyba no tak. początkowo miała być w ogóle powieść. On był wcześniej pisarzem, wydał jeden albo dwa takie kryminały, coś w tym stylu. Ehm, no więc pisał sobie to pięć lat, cyzelował. Pięć albo dziesięć nawet. Potem albo. dobrego reżysera mu dobrali, bo no. Kerry Fukunaga wtedy jeszcze był dobrym reżyserem. O, potem się okazało, że... Że, jednak nie. że kręci gorsze filmy, bo zrobił Bondę, a potem się okazało, że są jakieś z nim problemy na planach. Smoteczek. Smutek, tak? No a drugi sezon potem wiesz, było rok i hej, no tak. napisz, napisz drugi raz coś równie dobrego. No, no. To... E, dobra. No tak, tak. No i nie wyszło. No ja więc... się powiem, no. zaznaczę tylko. Jeszcze Jesz... kilka i już nie będziemy mówić o drugim sezonie. No. Tam są fajne pomysły. Tam są. Colin Farrell ma bardzo fajną rolę no, i, i bardzo fajną postać fajny. nawet. No tylko, że tam ta intryga się po prostu rozwija. No tam też Ale... Richard Adams, jest też, prawda? Jesteś. Która też jest super. Okay. E... No, nie wiem, zapowiadało się ciekawie. Dobrą czołówkę ma ten drugi sezon. O, 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 tak. Drugi sezon ma najlepszą czołówkę mm. z całej historii tego serialu. Tam chyba Leonard Cohen ma piosenkę Nevermind bodajże mm -hmm. I to jakoś bardzo ładnie rezonuje z. Z klimatem. Z klimatem, no ale my nie o tym, my o pierwszym sezonie. Natomiast pierwszy sezon, moim zdaniem, rola Matthew McConaughey'a to jest jego chyba najlepsza rola. Tak się właśnie zastanawiałam, czy on... McConaussance, prawda, przechodził, akurat wtedy się zaczął. No tak, sam środek Sam środek i tak się zastanawiałam nad tymi jego poważnymi rolami, która jest jakaś taka... Nawet bym powiedziała dorównująca. A w ogóle coś śmiesznego, on w ogóle mieli go obsadzić w roli Martiego. Co? Tak, czyli, czyli w ogóle oni chcieli, jakby żeby on zagrał tą postać. I on powiedział: nie, 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 ja gram, Rasta, Co powiem szczerze, że jakby zagrał Martiego, to przynajmniej byłoby. Trochę zrozumiałe, dlaczego te wszystkie atrakcyjne laski na niego lecą, Bo Woody Harrelson, no nie, jest, jest... To jest... Największa dziura fabularna pierwszego sezonu. No trochę tak, tak się zastanawiałam, no, on nie jest pokazany jako atrakcyjny mężczyzna tam, z takim brzuszkiem, trochę łysiejący, no to wiadomo, no lubimy Woody'ego Harrelsona. To jest ale... największa zagadka tego serialu. Nie gdzie leży karkosa i kto zabija te wszystkie kobiety. To jest żółtym królem. Sekret powodzenia Marty'ego Harta, tak? No wiesz, Ale to ciekawe, kto by wtedy mógł zagrać Rasta? właśnie przecież nie Woody. Nie To tego nie widzę. Jeśli w Empluama Konohaya jesteśmy w stanie dopatrzeć się Marty'ego Harta, to ta kola w Woodim Harrelsonie? nie wiem. Chociaż z drugiej Cholera strony. Wie. To, byłby z inny serial, co? to byłby zupełnie inny serial, więc bardzo się cieszę, że taki castingowy jakby wybór tutaj się dokonał. Szczególnie że Woody Harrelson jako Marty jest też znakomity. To znaczy, to jest mniej efektowna rola, bo no nie chodzi się, nie smuci, nie gada jakichś głupotek filozoficznych, ale i tak jest. Te emocje, które on wygrywa bądź nie wygrywa, jak, jak on w sobie dusi to wszystko, to jest naprawdę świetna rola. Czy głupotek? To ja bym dyskutował. <noise> Może wreszcie jakiś rozdźwięk się pojawi w naszych opiniach, bo na razie się zgadzamy z, za bardzo. No. <noise> nie, mi się w ogóle wydaje, że okej, okay, to jest kryminał, jasne. No nawet na, na wysokości tytułu, uh -huh. który jest nawiązaniem do jakby osobnego gatunku uh -huh. wręcz um, literatury sensacyjnej. Jest, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jest taka meta scena, Jest taka scena, że Marty Hart idzie do swojego kolegi, od którego chce wycisnąć jakieś akta, i sprzedaje mu historikę, że, będzie, a bo ja piszę pisać. książkę. Tak. i to jest true crime. I tak. mówi, to nie jest, to nie jest tytuł, tylko gatunek. <laughs> to tak jak <laughs> True Detective trochę, nie? Tak, tak. Jest też tak. scena, w której nikt pizzolato się pojawia. jest barmanem yes. w klubie ze stripteasem. Mhm. No ale wydaje mi się, że ten kryminał to jest tylko takie naczynie. To jest jakby nośnik dla dlatego co Jest sercem tego serialu? Czyli po prostu filozoficzna dyskusja o tym, że jest źle. <śmianowite> 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 or, albo starcie dwóch postaw, bo, bo to jest trochę tak, że, że Rust Call reprezentuje jakąś taką postawę nihilistyczną, mm -hmm. że on no właśnie mówi. Pesymistyczną, tak. Mówi, Hej, jest źle. Świat jest okropny. A, a, a Marty Hart. Próbuje no, 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 walczyć. Postawa pragmatyczna, mm. tak by ją można no. nazwać. Że może jest źle, ale ja, ja, ja tutaj będę jednak starał się żyć. No i to też. Takie filozoficzne rozkminy płyną wprost, chyba, z zawodu, z zawodu pary głównych bohaterów. No bo zawód detektywa to jest praca kogoś, kto musi patrzeć po prostu mm -hmm, na, na tak. tę ciemną stronę, tak? Kogoś, kto widzi świat w jego najgorszej wersji, który widzi to powolne, powolne gnicie rzeczywistości. Jezu, ładnie to ująłeś. Tak. Zgadnij, w, w którym klubie jest, ja jestem? Chyba wiem. Tak, no mówiłeś o o tym, że to właściwie kryminał y, gatunek jest tylko pretekstem do opowiedzenia, mm -hmm. prawda, Hi, do głębszych historycznych e, rozważań. Natomiast y, ja uważam, że to i tak jest bardzo dobrze zrobiony kryminał. Nie, jasne, nie jasne. E, W tym sensie, że to jest bardzo dobrze zbudowany, na, zbudowana zagadka, która oczywiście no, jakby już od nie wiem Agaty Christie kto zabił to nie jest właściwie specjalnie interesujące dużo ciekawsze jest, dużo ciekawsi są bohaterowie, podejrzani i gra, która się toczy między detektywem czy detektywami, a podejrzanymi. To jest to, co nas wciąga i dlaczego oglądamy. Nie, nie obchodzi nas, kto zabił tak na dobrą sprawę. Mimo że wydaje się, że to nas powinno obchodzić. Ale tutaj ten sospens jest bardzo dobrze budowany przez scenariusz i serial ma trzy poziomy czasowe. i tak, jak jesteśmy wciągani przez, jak te gatunkowe elementy są zaprzężone w służbie opowiedzeniu historii, opowiedzenia historii, to, to naprawdę. Um, Perfekcyjnie, to znaczy to jest jeden z lepszych kryminałów, mimo że ja na przykład osobiście jestem trochę rozczarowana postacią The King in, in Yellow, w sensie, że ten bad guy, który to jest trochę taki boogeyman, to, to jest moim zdaniem najsłabsza część tego ser serialu, że ten seryjny morderca już jest taki, taką karykaturą, że to jest już taki okropny, już wszystko tam jest okropne w tym, w tym jego domu. Zgniły dom, przyrodnia siostra, kochanka, prawda? Da, jakiś piesek. Brytyjski akcent, brytyjski, który mówi... akcent. Nie no, no, wszystko jest tam, jest tam takie Ale grubą, tak, grubą pe... nicią szyte. O tym jeszcze, o karkosie jeszcze tak, będzie. Pewnie tak. E, ja, ja tylko bym się chciał ucieszyć, że, że chwalisz scenariusz tego serialu, mm -hmm. bo jest taka silna tendencja traktowania Nika Piccolato protekcjonalnie. Tak? I przypisywania wszelkich zasług za pierwszy sezon True Detektyw Keremu Fukunadze, mm -hmm. że scenariusz jest okej, okay, taki sen, że to Fukunaga wynosi na Wyżyny, a w drugim sezonie, jak już nie ma Fukunagi, to wszystko się sypie. Mm. Znaczy tak, w drugim sezonie się sypie, ale nie moim nie zdaniem. Oczywiście Fukunaga rewelacyjnie reżyseruje tak. ten sezon. Ale te rzeczy, które są najciekawsze w tym serialu one jednak są już napisane w scenariuszu tak, i to, to po prawda. pierwsze to jest ten, to starcie postaw cała ta dyskusja fil filozoficzna a z drugiej strony to jest to co też tutaj jakby zasugerowałeś ten wątek czyli to jak te płaszczyzny czasowe się czasowe przenikają, się przenikają to i, i to ocierają o siebie I moim, moim zdaniem to są najlepsze momenty tego serialu kiedy to co jest opowiadane nie zgadza się z tym co jest pokazywane no tak no to to jest w ogóle ekstra to jest ekstra i tutaj w twoim scenariuszu wyczytałam że Mówisz, że to jest jakby w pewnym momencie się to zaczyna roz, e, tak czy to się e, zaczyna rozjeżdżać. rozjeżdżać bardziej w e, w, 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 zaczyna się rozjeżdżać, w, tak, ale już od początku uh -huh. widzimy niezgodności z tym, co uh -huh. chłopaki opowiadają, tak, tak, tak. E, a z tym, co jest nam pokazywane przez obrazek, co jest bardzo ciekawe, i to są takie drobne, e, drobne różne rzeczy, które sobie my, myślę, że może coś. Na, na początku jak, jak, jak to zauważyłam, myślałam, że hmm, może to jest coś, coś, coś tu jest niedo, niedograne, czy to uh -huh. nie ale potem, im więcej, im bardziej wchodzimy w tę opowieść, im więcej jest tych momentów, które są niedopasowane, to wtedy sobie zdam sprawę, że to jest po prostu świetna reżyseria i świetnie napisane. No bo to jest przede wszystkim trik, który cię wciąga w tę tak. historię. Przez to, że dostajesz strzępy informacji tak. i one są jak takie okruszki, jakby rozrzucane Dokładnie. co jakiś czas. Plus są te dysonanse i zgrzyty, tak. co jeszcze bardziej cię intryguje, bo myślisz, że a, tak jak cały pierwszy odcinek jest zbudowany wokół tej wizyty Martiego, wizyty Rasta u Martiego, tak. tego, że on przyszedł do niego na tę kolację wizytacyjną tak. pijany. Tak. Ale zanim dojdziemy do tej kolacji, to, to mi jak 40 minut chyba tego no odcinka. Tak, Dostajemy to... tylko strzępy, jakieś takie sugestie i po prostu nie możemy nie przestać oglądać. Tak, no bo. bo... Co jest w tym pierwszym? Ten pierwszy odcinek jest w ogóle ekstra, Bo jest naprawdę świetnie napisany. Bo co w tym pierwszym odcinku dostajemy? Dostajemy co najmniej ze trzy czy cztery różne, jakby takie haczyki, mhm. które mają nas wciągnąć w historię, prawda? Co się stało, że chłopaki przesta, przestali się lubić, mhm. prawda? Okazuje się, że złapali faceta, ale czy to jest ten facet, czy mm -hmm. to nie jest ten facet, no to pytanie na sam koniec, prawda? Z, z, zacznijcie zadawać odpowiednie mm -hmm. pytania. To jest jeden z lepszych takich cliffhangerowych pytań po prostu w historii, nie wiem, telewizji. Ja sobie to wypisałem, bo te puenty mm -hmm. odcinków, one są w każdym, są w każdym odcinku każdym bardzo są dobre. Czy ta pierwsza jest najlepsza. Pierwsza ta jest pierwsza jest, najlepsza. jest zdecydowanie tak. najlepsza, gdzie razkol mówi to, tak jak mówisz, no to chłopaki, zadawajcie lepsze pytanie I myślisz, Ła, co? Tak. Ale w drugim, w drugim odcinku, kiedy znajdują to malowidło w kościele i, mm -hmm. i tam jest ta scena, że Raskol patrzy w niebo i widzi te ptaki układające mm -hmm. się w spirale tak. i opowiada o tym, jak czasem miał różne przywidzenia, halucynacje i był świadom, że to są halucynacje, ale miejscami miał moment, że odkrywa okryte prawdy wszechświata i mm -hmm. mówi to zdanie i sobie tak. myślisz w w i masz takie poczucie, że jakby otwiera się jakaś odchłań, przestrzeń. Potem trzeci odcinek, pierwsza zajawka, ty... Już zetka faceta w masce gazowej. Tak, tak. To też, też raz mówi, że to był sen, ale na końcu każdego snucza i się potwór. I masz tego pana. Tak, i my wiemy, że my dążymy do tego momentu, w którym yy, dzieci w lesie, jakieś tajemnicze mm -hmm. dzieci w lesie. I to, że oni rozwiązali tą, tą sprawę, prawda? I że tu jest jakaś, jakaś sytuacja, która jest zamknięta, a potem się. A my jednak z pierwszego odcinka ciągle wiemy, że czy to być może nie jest prawda, być może prawda, jest jeszcze ktoś, coś, nie, coś przeoczyli i tak dalej. W co oni wszyscy tu grają? O co chodzi? Po co jest to przesłuchanie? Szczególnie, że też widzimy jakby taki zgrzyt między tymi po policjantami, a Rastem, prawda? Mm -hmm. Bo Marty jest jakby taki naiwny, on jakby wchodzi w tą historię i po prostu chce sobie pogadać, prawda? Plus to, co też widzimy, na przykład jak Marty nie ma obrączki, ciągle gada o tej swojej rodzinie i tak dalej, ale widzimy, że nie ma obrączki, czyli to znaczy, że już jakby jakaś sytuacja się skończyła, więc też chcesz wiedzieć, co się stało. To jest też fajne, w jaki sposób ta sytuacja przesłuchanie ewoluuje. Znaczy, zaraz skończę tak. wyliczać te płyty, które no, zacząłem wyliczać, tak. ale teraz dawaj przesłuchanie. moje myśli poszły w inną stronę. Mhm. W jaki sposób sama ta sytuacja jest wyreżyserowana, jak ona się rozwija, Toż w takim sensie Języka filmowego mm -hmm. po prostu, bo najpierw widzimy tylko obraz z kamerki. Tak. Potem w którymś momencie rast się rusza, chyba, i kamera musi wyjść za nim, jakby z tego kadru, tak. z, z kadru kamery policjantów. I, no on wyciąga te pieniądze, prawda? Na, na piwo. Tak, to jest właśnie w tej scenie. Tak, i to jest też bardzo I dopiero ciekawe. wtedy pojawiają się przesłuchujący tak, policjanci. I tak, jakby. Kamera tak. musi się ruszyć i pokazać nam przestrzeń, w której tak. to oglądamy. I, i mam to wrażenie, wyżej, że seria, im dalej w serial, tym więcej tego pokoju, w którym odbywa się przesłuchanie, mm -hmm. widzimy. Aż no do nie. tych scen, w których Raz i Marty wychodzą mm -hmm. z pokoju, wtedy widzimy, gdzie to w ogóle się rozgrywa, tak. na jakimś posterunku policyjnym itd. Tak tak to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Raz wyciąga pieniądze, y na piwo, prawda? Mhm. I oni tam nie chcą mu kupić tego piwa i tak dalej. I on bardzo świetnie to rozbuduje. Dmucha tymi pieniędzmi i mhm. patrzy, który policjant weźmie kasę, czy który tu jest ważniejszy, a który jest chłopcem na posyłki, prawda? To jest raz. A dwa, że on mówi coś takiego, co może komuś uciec, że czy to ma być admissible? On używa słowa, czyli czy to przesłuchanie. Jest w jakimś sensie wiążące. Mhm. Jeżeli on pije alkohol, to cokolwiek on mówi, jest mhm. absolutnie nie, nie do użycia nigdzie. Więc to jest też pytanie, prawda? Marty mówi w pewnym momencie, to jest jedna z moich ulubionych tekstów, że a, przesłuchaliście go, aha, czyli to znaczy, wyście myśleli, że on, że wy go czytacie, a on po prostu czytał was. Więc to też tak jakby ci nagle pokazuje, że wszystko, co robił raz i mówił, może być równie dobrze bzdurą, może być jakąś fantazją, prawda? Ja myślę, że to jest też silny kontrargument dla ludzi, którzy, którym się rola McConaugheya nie podoba, mm -hmm. bo też jest taka, taka tendencja, Ż że on przesadza, że to jest pretensjonalne, że on się zagrywa i tak dalej. Mm -hmm. Ale to jest też, jakby cała ta sytuacja przesłuchania to jest też teatrzyk trochę, no krasta. rasta. On, on po prostu zagaduje tych ludzi, nie? On, on odgrywa pewną rolę trochę. Chociaż mm. oczywiście on taki jest, również, ale przy okazji on to podkręca, wydaje mi się. Tak, ale zauważ, jak, jak on się zachowuje na przesłuchaniu, a potem jak on się zachowuje już z Martin mm -hmm. w, w późniejszych odcinkach. Mm -hmm. Już nie, wcale nie jest tak, prawda? prawda? Że, nie jest taki. Że, że, że to jest wszystko pod tych. Mm -hmm. To ma nas wciągnąć w tą osobę, to, to jest po prostu Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o McConaughey'a, jak on prowadzi tą rolę, jak on na każdym. Każdej płaszczyźnie czasowej jest inny, jaki on jest zamknięty w sobie. Mhm. W tym pierwszym, w tym 95 chyba, tak to jest 95, jak on unika kontaktu wzrokowego. jak on Sposób mhm. w jaki pali papierosa, między, trzyma papierosa między kciukiem a, a palcem wskazującym i tak się zaciąga dziwnie i nie, wy, nie wypuszcza dymu. On cały czas pali i to zwróciłam uwagę. Jak on się patrzy w oczy komuś, to to jest zwykle jakiś problem, Czy jakaś agresja, czy jakaś taka sytuacja? Jest ten, ta scena, kiedy raz policzkuje policjanta uh -huh. na posterunku uh -huh. i, i, i wtedy mu się patrzy w oczy, uh -huh. i wtedy to widzisz, że tutaj, albo jak Marti go oskarża, że, 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 że on coś tam sugeruje, że jego żona jakoś pachnie, a, uh -huh. a on tylko sugerował, że wiesz, wie co się działo. Uh -huh. Marti go przy, za, za fraki przykuwa do, do szafki, a tamten mu. To, te palce, ja próbuję to odegrać teraz, tego nie widać, chwyta za Ja Właśnie za próbuję dłonie. złamać sobie rękę. <laughs> tak. wszystko, dla, wszystko dla podcastu. <laughs> tak, no nie no, to jest, to jest świetna scena i on wtedy się mu patrzy w oczy i po prostu to, to w, w których momentach hmm, ten kontakt wzrokowy następuje, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Mi się też podoba sposób, w jaki chodzi. To, to właśnie ten raz z 95 tak. chodzi w taki sposób. On jest taki bardzo sztywny, wyprostowany. Tak. Trochę jak taka, on używa tej metafory mięsnych marionetek w którymś. Mm -hmm, tak. On chodzi trochę jak taka marionetka, jakby tak. taki był pusty w środku i po prostu ruszał Prze się, ale tak jakby. Taki sprzeży przez ból właściwie. Chodzi, bo co ma robić, nie? Tak. Ale, ale wierzę, że to chodzenie jest po nic. No, tak. chodzi, to jest odruch, czysty odruch. Tak. Więc ja wrócę do potworu na końcu tunelu, bo to jest coś ciekawe, jeśli mówimy o tej retardacji. Jakby pod koniec trzeciego odcinka raz mówię o potworze na końcu tunelu i mamy pierwsze, pierwsze spojrzenie na Regiego Ledu, to jest mhm. facet z maste gazowej. A potem do Rek Ledu docieramy dopiero odcinek później. Mhm. To nie jest w następnym odcinku. Następny Jeszcze. odcinek to jest ten odcinek, w którym mamy to słynne długie ujęcie. A, no tak, tak, i, tak. Które również służy jako taki rodzaj płęty no. z kolei odcinka czwartego, bo to na tym się w zasadzie kończy ten odcinek. Okej, okay, potem tam jest cięcie. Zanim wejdą napisy, mamy cięcie. Tak. E, I chyba dwa inne ujęcia krótkie się pojawiają, ale wciąż zostajemy z tą pamięcią tego, co się teraz wydarzyło. Potem mamy piąty odcinek, który ma taką finałową scenę, że, że Rast chodzi po jednej z tych porzuconych szkół i tam znajduje gałązki. Tak. I tam jest z kolei taka sugestia, że może to Rast jest jakoś w to zamieszany. No, to niby sugerują ci policjanci, sugerują prawda? Sugerują policjanci. Tam jest też bardzo fajnie wykorzystana piosenka zespołu Bosnian Rainbows. Ilai mm, mm. się nazywa ta piosenka. Ona ma takim. Piesenka nie jest w takim, w takim trybie zupełnie, jeśli ktoś zna całą piosenkę. Ona ma taki bardzo mroczny, taki jakiś mm -hmm. tajemniczy początek, taki. Mm. Mm. Okej. Okay. <laughs> Potem szósty odcinek kończy się spotkaniem Rasta i Martiego po latach. To mm -hmm. jest ta scena, że Marty jedzie samochodem i Ej. ktoś za nim trąbi. Tak, tak, tak. I podchodzi tak. raz i mówi long time no see, musimy pogadać. Tak, a tamten sprawdza, sprawdza pistolet, prawda? Mm -hmm. Więc też jakby jednak się trochę denerwuje. No a przed ostatnim odcinku, w odcinku siódmym, w zasadzie po raz pierwszy, chociaż widzieliśmy go już wcześniej, poznajemy sprawcę. To, mm -hmm. to jest ta scena, że policjanci Ci przesłuchujący Martiego tak. i Rasta pytają o drogę, on siedzi na tej swojej kosiarce i mówi: O, moja rodzina była tu od dawna. Tak, tak no i to jest, to jest też nawiązanie do tego, jak mm -hmm. Rast go spotyka na, mm -hmm. na kosiarce. W takiej samej okoliczności. W, dokładnie w takich samych okolicznościach. I to jest ten moment, w którym oni. To jest ciekawe, że Rast sobie przypomina tą sytuację potem, jak już jak jest po finale i, i leży w szpitalu, mm -hmm. że go widział. Mm -hmm. I w którym momencie on go widział, to jest bardzo ciekawe. On go widział w momencie, kiedy y, namierzają tego ledu. Mm -hmm. Prawda? Że, więc to jest niby przełom w śledztwie, ale to nie jest ten przełom w śledztwie, w mm -hmm. który nam jest sugerowany, prawda? I to jest też bardzo ciekawe. Ironia sytuacji jest taka, że w sumie to ten childress i ledu byli powiązani. Tak. Że w zasadzie oni obaj są w pewnym sensie zaplątani w tę sytuację, ale oni skupiają się tylko na jednym z nich. Mm. W zasadzie tego gorszego pomijają. Mm. No i jeszcze jest kilka takich też tych momentów rozjeżdżania się narracji, ciekawych takich ironicznych momentów, na przykład to, kiedy mówimy o tym długim ujęciu, kiedy Raz wraca do gangu. To jest śmieszne, że on... On mówi, że idzie z tatą, jedzie do taty. Jedzie do taty. Tak, używa wymówki o ojcu. To jest ten taki moment, że to zaczyna się bardziej, bardziej rozjeżdżać. rozjeżdżać nie? Potem tak. ten nalot, nalot na, na dom Reggie'ego Ledu, to jest chyba taka kulminacja. No, to, to, no tak. Gdzieś to jest ten motyw te, tej sfałszowanej historii, tej strzelaniny, którą oni y, zainscenizowali tak. tak naprawdę, żeby ukryć, co tam naprawdę się wydarzyło. Ale to jest, to jest ciekawe, bo ja się spotkałam z taką y, interpretacją tej, tej sceny, że oni właściwie bo tam w pewnym momencie raz mówi do Martiego, jak siedzą w barze i Marty, raz próbuje Martiego namówić na to, żeby wrócił do śledztwa. Mm -hmm. Mówi, że ma, masz, masz dług. Mm -hmm. I ja zawsze sobie myślałam, że to chodzi o ten dług, że, że Rast kłamał dla niego. Prawda? Że, nie, ja chodzi o to, że zastrzeli tak, tak, go, nie tak, wyciągnęli od niego. Nie wyciągnęli od, od niego, tak, 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 ale właśnie to jest, to jest ten dług. Bo ja myślałam, że on ma dług wobec Marty że Martin ma dług wobec Rasta, jakby, mhm. ale że oni obydwoje kłamali. Mhm. I że jednak to, jakby, co jest takim. główna siła, która napędza Rasta, to jest prawda. W tym sensie, że. Raz nie kłamie, raz nie kłamie, nie oszukuje siebie, że jakby to jest różnica między tymi dwoma mhm. postaciami. Tak. Raz jest szczery do bólu z samym sobą, widzi wszystkie swoje wady, widzi wszystkie całe zło mhm. i nie zasłania go, prawda? Mhm. A Marty po prostu absolutnie zakłamuje wszystko, oni obaj są za bardzo, Tak. E, tak. Rast y, trochę za bardzo w jakim jest, a Marti trochę za mało Za wie kim mało w jakim jest. jest. Jeden e, jest zbyt wnikliwy, a drugi tak. zbyt fałszywy. Tak, ale tutaj w tym momencie y, Rast, ponieważ Rast musi kłamać, no musi kłamać, żeby jego kumpel nie poszedł do, do więzienia, prawda? Mhm. I jakby to zaczyna na nim ciążyć, prawda? I że to jest to, co go popycha, żeby rozwiązać tą sprawę jednak, żeby nie, nie odpuścić, że tutaj. To kłamstwo jest jakby takim siłą napędową drugiej części tego seri serialu. To no. też ciekawe jest to, bo ten serial ma taką renomę hiperpoważnego, mm -hmm. takiego mm -hmm. napuszonego przesadnie wręcz. Tak. Ale jest dużo humoru w tym A, serialu. Tak. Zwłaszcza właśnie w relacji między, między Rastem i Martim. Zwłaszcza w ich wymianach. W samochodzie. W samochodzie na przykład. Tak. Bo niech samochód tak. będzie miejscem cichej refleksji. Cichej refleksji, tak, tak. No nie, no to różne są tak cudowne jakieś teksty Rasta, które. Nie wiem, no to miasto to jest. To jak... miejsce jest jak wspomnienie miasta. Tak, to miejsce jest jak wspomnienie miasta i to wspomnienie się zaciera, czy coś uh -huh. takiego. Czy wiesz... to jest taki, takie, coś, że ktoś go pyta, czy on śpi, on mówi, nie śpi. Nie, no to śnie. Marty się go pytać. Uh -huh. I, I ta mina Woody Harrisona taka, wy zamknij się po prostu, typie. Tak, albo cały wywód do religii, bo to też jest e, ciekawa. E, Moim zdaniem ten serial jest bardzo antyreligijny. W sensie, że, Co? Y <laughs> że uważa religię. Chociaż... Hmm. Religia? Poczekaj, traktuje się religię jako taką kolektą, kolektywną, zbiorową baśń, którą sobie ludzie opowiadają, która nie jest uh -huh. prawdą. Uh -huh. I to jest to, co Rust propaguje, prawda? To, jest jego, to jest jego pogląd. No to jest ta scena z Kaznodzieją scena, przede wszystkim, tak. gdzie on pat, patrzy na tych wszystkich wiernych i mówi, no, chyba możemy się zgodzić, że nikt tutaj nie rozszczepi atomu. <laughs> wtedy on podaje tę te, te teorię religii jako wirusa językowego, tak. który... Anuluje krytyczne myślenie. Potem oni jeszcze wspierają w rozmowie z policjantami, kiedy mówi, że psychiatra i ksiądz sprzedają ci to samo. Mhm. Ale zauważ, że on bardzo podobne techniki używa do przesłuchań e, więźniów. Mhm. E, w sensie skaza skazanych no, tam do wyciągnięcia tych różnych zeznań, mhm. prawda? że on też jakby oferuje to co oferuje kaznodzieja czyli przebaczenie mówi każdy chce się przyznać każdy chce wybaczenia i to jest jakby jego sposób manipulacji tymi ludźmi No ale ta struktura ma taką zaletę że ona nie tylko działa jak taki wabik na widza mm -hmm. że to jest po prostu ciekawe jak te Płaszczyzny czasowo o siebie trą, się ze sobą nie zgadzają i dają nam przedsmak czegoś, co będzie o pięć odcinków później. Ale one też działają tematycznie. W sensie, mm -hmm. To jest opowieść o przemijaniu. To jest opowieść o tym, że czas mieli i to jak Rast i Marti się zmieniają, jak im włosy żedną. No. Chociaż to w mu żedną. Raz po prostu. Zapuszcza. Raz zapuszcza. Chociaż ten środkowy raz ma krótsze włosy niż, niż którykolwiek inny raz, tak? Ten raz z środka, tak. Ten raz z 2002, ten... tak? Ten z 2002, tak. Mm -hmm. No ale wygląda, nie wygląda lepiej, mm. wygląda gorzej. Tak, ale to też jest serial o tym, że ludzie popełniają te same błędy, że jakby, mm. że rzeczywiście czas to jest płaskie koło, które <głos> <głos> powoduje to, że, że, że ta sama sytuacja będzie się powtarzać i powtarzać, prawda? To jest w ogóle ciekawe. Teraz powtarzając sobie ten serial, dopiero mm. na to zwróciłem uwagę, chociaż oglądałem go już chyba piąty raz, albo czwarty, nie wiem. Dużo razy to oglądałem. Że ta... Ta maksyma o, o czasie jako płaskim kole, mm -hmm. Po raz pierwszy w serialu wypowiadają Reggie Gilead. Tak, tak, tak. Wtedy, kiedy oni robią jakby ten, ten nalot tak. na, na jego dom y, i raz go trzyma na, muszcze, na muszce, to on tak. zaczyna opowiadać o tych czarnych gwiazdach. Tak, w czasie tak. z płaskim kołem, a raz jakby to ucina, mówi, zamknij się nicze. Tak, tak. Co też jest śmieszne. Słowo zamknij się nicze, to jest w ten sposób jakby krytyk tego serialu mógłby mm -hmm. wypowiedzieć do, do, do Nika Pizzolato. No tak, ale potem przejmuje tą filozofię, potem prawda? Tak. Albo nie przejmuje, tylko opowiada. Policjantom, żeby ich zmylić, prawda? I robi te ludziki z, z puszki, <noise> to, którzy tańczą wokół. To jest w ogóle ciekawe, bo jest ten taki motyw gwiazd, hmm. który się przebija przez całe serial. Tak. Nie wiem, czy zwróciła się uwagę. To jest piwo Marki Lone Star. A. Uh -huh. O gwiazdach mówi najpierw Felek bo mówi, że te czarne gwiazdy tak. wstają, coś tam. Potem mamy piwo Marki Lone Star. No i na końcu mamy te, te me tak. metaforę gwiazd uh -huh. nieba rozgwiazdzonego. I to też jakaś taka przemiana następuje, nie? Bo to jest się na przykład ciekawe, w jaki sposób Marty i Rast w zasadzie stają się nudniejsi z biegiem czasu. Oni tak, jakby oklapują trochę, tak jak te włosy, co, co żadną Martiemu. On tak osiadają, no tak jak Marty no, opowiada przy, o, swoim ży życie, o swoim późnym po życiu. Mówisz, "A no przeglądam randki w internecie, przychodzę do domu, oglądam film, zjadam, spać. Tak, zjada jakąś jakąś rzecz. No tak, on odchodzi z policji, prawda? Mhm. i jakby, Wiesz, i to też zresztą widać ciekawie, bo jakby Magi w tym ma piękny dom i, mhm. i ewidentnie, nie wiem, wyszła za mąż za kogoś dużo bogatszego, i, albo sama się stała dużo bogatsza. Jej rozwód wyszedł na, na dobre. Prawda? natomiast Martiego ewidentnie przejechał rozwód i, i życie go dojechało. Natomiast w, jeżeli chodzi o, o Rasta, to mi się wydaje, że to był absolutnie jego wybór, prawda? Że mhm. on odchodzi z policji, bo ma poczucie jakiegoś takiego niemocy, prawda? Z zderzania się z murem. Też zauważa, że być może po prostu ta konspiracja jest tak głęboko za. sięga tak, tak głęboko, że, że on nie jest w stanie. Nic zrobić, bo po prostu nie wie, komu może ufać, a komu, komu nie. No. no to jest też ten ciekawy rozdźwięk, który zasygnalizowałaś. Męsko-damski, bo to jest też jeden z wątków tego serialu. Znaczy, tu można się śmiać, że to jest serial o tym, jak ciężko jest być mężczyzną. Man feels taki zwrot słyszałem tutaj w tym kontekście. Nie, nie dość mężczyzną, też jeszcze białym hetero, oczywiście, mężczyzną. To są kwestie, które są potem trochę jakby naprawiane w kolejnych sezonach, mm. być może, jeśli ktoś tu czuje niedostatek. No ale... no tak, mężczyźni po prostu cierpią, kobiety są trochę na drugim planie. Ale jakby przemoc jest głównie ustawiona przeciwko kobietom. No, tak, prawda? Tak, tak, że, mhm. że kobiety są mordowane przez, przez mężczyzn i nawet przecież Marty jest. Przecież Marty jest przemocowcem. Mhm. Pada do tej swojej kochanki, rozwala jej mieszkanie, ale też tą córkę bije swoją, mhm. prawda? I, I też jest taka scena, jak tam Megi mu mówi o tym, że, że się przespała z rastem, to ona przecież też jakby chwytają za szyję czy coś, jakby ewidentnie on ma problemy z, z agresją. No, jak tam murast skosił trawnik, to też jest problem, <grym nie? <grym <grym> że murast... Kosisz mój trawnik? <grym> tak, ale to chyba chodziło o coś innego. Chodziło o to, że, że rast. Ma połączenie z Megi, którego on nie ma, prawda? I on nie ma, jakby z własnego. Megi bardzo by chciała z nim mieć połączenie. I to jest też bardzo ciekawe, ta, ta ich kłótnia przez cały ten serial, przez te kilka odcinków, że ona do niego mówi: Hej, co się stało z naszą więzią? gdzie ty jesteś? A Aha. on, wiadomo, no tutaj ma kochankę i tak dalej, jakby nie radzi sobie ze swoim życiem też, poniekąd, ale. Ale przede wszystkim on, on w ogóle nie rozumie, o czym ona do niego mówi. jakby hmm. On nie rozumie, On uważa, że ona ma do, od niego pretensje i że się użala nad sobą. Prawda? I to też jest takie, taki ciekawy rozdźwięk tutaj. Ciekawe, to zostało wyłapane. No, tam jest wydanie. fajna ta scena, która jest z ich tych takich sypialnianych kłótni, hmm. gdzie ona mówi, że on po prostu masz niskie oczekiwania, jakby niewiele chcesz od życia, żeby żona ci przyniosła obiad i dajcie mi wszyscy spokój. On jej się tłumaczy jak taki chłopiec jakiś że on to opowiada o tym kojocie wtedy, mm. że się jak ten kojot, który biegnie nad przepaścią, A, bo czterdziestka tak. się zbliża i no w nie ogóle no, on buchu. to jest. Je, tak, ale to jest akurat jedyny jakby fragment, bo, bo ona go podejrzewa. Znaczy to jest ten moment, kiedy ona mu zadaje pytanie, co ty robisz? Jest ten moment, w którym oni może powiedzieć: hej, mam uh -huh. kochankę, prawda? A oni opowiada coś, co zresztą też jest gdzieś tam prawdą. Tak, tak, prawda? tak że to jest że... unik, ale tak. z drugiej strony on, żeby obronić się przed kłamstwem, także mówi kłamstwo, chwytając się jakieś prawdy. Tak, o, o tak. tak, tak, bo rzeczywiście możliwe, że on się po prostu czuje, że on nie wie. Czuje się niespełniony, on nie wie, co się dzieje. No. Dlatego może ma tą kochankę w ogóle. Po prostu no, nie zna siebie, no, nie zna siebie. No bo ten tak czas jak... już tam gniecie, a tak. on po prostu nie jest w stanie tego przyjąć. No. Tam też są takie ciekawe ironie tej postaci. postaci w sensie, że on każe, każe tę córkę. Za to, że ona jakby lubi korzystać z życia, tak no, jak on tak. lubi korzystać z życia. Że bije tych chłopaków, których z, z nią złapano w samochodzie, a on sam jest jednym z takich chłopaków właśnie, nie? że to no nie przypadkowo on potem, po tym, jak ich pobił, to on wymiotuje, jakby hmm. widać, że to tak. dotknęła go ta sytuacja. I on też jest taka rozmowa z teściem, z ojcem Megi, w którym mówi, mm -hmm. a gadasz jak stary facet, wszyscy tak. starzy mężczyźni od zawsze narzekają, że kiedyś było lepiej, teraz już jest źle. A potem on sam staje się takim facetem, który tęskni za starymi, dobrymi czasami. Tak, wypytuje tą córkę, dlaczego. On... Jak ty wyglądasz, tak? tak? Kobiety tak, nie, tak. nie tak się powinny ubierać. Tak, tak. I dlaczego? Ja tylko próbuję zrozumieć, a ona mu mówi bardzo zresztą fajnie. Dlaczego jest powiedziane, że musisz cokolwiek rozumieć? To mhm. no jest też taka jego rozmowa, kiedy oni jadą do tego. Osiedla w lesie, tak to może nazwijmy. Tego Bogdelu takiego, tak. Tak też możemy to nazwać. I tam jest to taka pani, pani Alfonska, tak. seksworkerka, która mu opowiada o tym, jak to mężczyźni źle znoszą, kiedy kobiety zaczynają kontrolować swoje ciało, że jakby tak. seksworking jest rodzajem przejęcia pewnej inicjatywy. Oczywiście, że ona mu sprzedaje też jakąś taką pozytywną wersję mm -hmm. seksworkingu, ale Chodzi o ten, o ten rozdźwięk, że kiedy tak. mężczyzna słyszy, że kobieta przejęła jakąś kontrolę, to mu się nie podoba. Nie? Tak, I... tak, tak, To jest bardzo ciekawy tekst, tak. I też w kontekście zresztą to jest strasznie śmiesznie, bo potem e, rast mu mówi, bo e, Marty daje pieniądze tej młodej dziewczynie, żeby iść coś innego, prawda? Mm. I potem ona zostaje jego kochanką. Później, później, ale Marti już to jakby wyczuwa i mówi, co, down payment, tak? <laughs> Zadatek, tak? <laughs> Zadatek, tak. I że tamten się wkurza, że ja tutaj próbuję coś dobrego zrobić, a ty musisz wszystko nisz, zniszczyć. Choć to pytanie, czy czujesz, że ten, że ten kobiety mimo wszystko są jakoś na drugim planie, w takim sensie negatywnym w tym sezonie? Klara Cykosz miała takie, pozdrawiamy Klarę, oh. miała taki felieton o The Fall kiedyś mm -hmm. i ona zostawiła The Fall, z detektywem. Mhm. Pisarze, to są dwa seriale o, o mężczyznach krzywdzących kobiety, mężczyznach nienawidzących mhm. kobiet, dwa seriale o przemocy wobec kobiet, po prostu. Ale jakkolwiek w Default jakby mamy też tę perspektywę kobiecą, dobrze oddaną, to w detektywie ona jest jakby poza polem widzenia, że te kobiety przychodzą z zewnątrz i, i są trochę nieobecne jako bohaterki, jako podmioty. Ale z drugiej strony to jest też wynik, wynikiem perspektywy, którą, którą się że mm -hmm. My oglądamy świat oczami Martiego i Rasta, co nie znaczy, że ten ich światopogląd jest yy, podtrzymany do końca. W sensie to jednak jest dekonstrukcja tej toksycznej męskości. Tak, mi się wydaje, że to jest to i że rzeczywiście, do, yy, znaczy postać magii jest tu bardzo ważna. E, ja bardzo lubię tą postać i ona jest aktywną bohaterką, ona, ona działa, ona nie, nie jest tylko. Dobrą żoną, albo złą żoną, albo jakąś. No, że rzeczywiście to jest historia tych dwóch facetów, no więc trudno, żeby tam tu była jakaś kobieca perspektywa, jakoś na, na pierwszym planie, skoro to jest opowieść o, o, o dwóch zmęczonych życiem mężczyznach. Ja nie patrzę na ten serial, w, 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 znaczy ja nie patrzę na. No, bo chodzi mi o to, że trzeba brać to, co się ma. Jak masz serial o, o, o mężczyznach robiących męskie rzeczy, prawda? Mhm. No to trudno jeszcze tam wciskać, że nie wszędzie trzeba wciskać kobiecą perspektywę. Prawda? Mi się wydaje, że te postacie kobiece są bardzo ciekawe w tym serialu. Nawet jeżeli jest ich mniej, mhm. to one są i. i jakby głównym kluczem jest to, że, że kobiety po prostu naprawdę są narażone na przemoc. No to jest też to, to ten wątek tych y, rysunków córki mm -hmm. Martiego. I Marti mówi, to skąd ona w ogóle już wie takie rzeczy? I, i Maggie mówi, że no, dziewczyny zawsze wiedzą wcześniej, bo. Bo, bo muszą. Po prostu muszą. Tak też ten świat jest skonstruowany, że policjanci, szczególnie w tamtych czasach, y, y, ale no to, to, to samo coś można czepiać do łajek. No, dlaczego. Mm -hmm. Tak mało kobiet. Dlaczego jest tak mało kobiet? No a dlaczego jest tak mało kobiet w policji? No uh -huh. koniec kropka. No tak, tak wygląda ten, ten świat. Dlaczego ofiarami są głównie kobiety? No bo ofiarami są głównie kobiety uh -huh. w takich sprawach. Nie brakowało mi niczego. Uh -huh. no, nie czułam, że coś tu jest pominięte albo ktoś jest źle potraktowany. No, uważam, że, że Maggie jest bardzo interesującą postacią. I... To jest też ciekawe, że ona też... Yy... Dostą do, dostępuje za szczytu bycia przesłuchaną. A no tak. I ona też tam nie do końca mówi prawdę. No nie, no ona przede wszystkim wiadomo, no bo oni chcą wiedzieć dlaczego panowie się pokłócili, mhm. prawda? A oni się pokłócili jakby w pewnym sensie przez magię, no znaczy przez inne rzeczy też, mhm. y że gast chciał dalej kontynuować śledztwo, a a Martin nie, nie był zainteresowany tym tylko Właściwie nawet nie wiadomo, o czym był zainteresowany, chyba niczym. E, no i, i tutaj ten konflikt magii ro, rodziny, no to trudno, żeby Magi chciała o tym rozmawiać, prawda? E, tam jest rozmowa, już po latach, gdzie panowie mają rozmowę na ten temat. Raz mówi, że Magi dba o niego i przyszła się spytać, dowiedzieć, co się dzieje. Mhm. A, a Marty mówi, no ona zawsze mówiła, żebym cię nie winił za tą sytuację, prawda? Mhm. Raz to odpowiada, tak, ja widziłem ciebie, że, taka, że jakby zmusiłeś taką kobietę do zrobienia jakby takich rzeczy, mhm. wykorzystania jakby tej sytuacji. No więc w, 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 Marty się tego burza, jakby, ha, ale jakbyś nie chciał, to by się nie wydarzyło. No i on mówi, no i właśnie, i tu jest właśnie pies pogrzebany. Każdy ma wybór. No i to mi się strasznie mi się strasznie podoba, jakby ta postać, jak jest napisany ten raz, jak on. Rzeczy, które, które go nie denerwują, hmm. albo które go denerwują, albo yy, taka jest scena, właśnie mówiłeś o tym, jak się kończy jeden z tych odcinków, że Marty jedzie zarastem, mm -hmm. prawda? I ma ten pistolet, i potem wchodzą do tego jakby tego dziwnego jakiegoś pomieszczenia tego składziku. Mm -hmm. Marti ten pistolet chowa e, i raz się go pyta, co tam, co, co, co masz, no. i on trzydziestkę a on mówi, a to, to, to starczy, no. to by wystarczyło, no i tak. Ja, ja też jestem fanem tego w jaki sposób, no to już może bardziej, znaczy, okej, okay. zasługa pizzola w takim sensie, że osadził to akurat no. w tej części Stanów Zjednoczonych, ale potem Fukunaga no to z pienięża. Jakby to już w pierwszym klimacie, w pierwszym klimacie co ja W pierwszym odcinku masz ten taki zawisisty klimat, który się, się udziela, bardzo mi się podoba, w jaki sposób to całe otoczenie gra. Znaczy to, C że muzyka taka z południa Stanów jest wykorzystana, jakiś taki bagienny, bagienny blues, jakieś takie <grym> tak. podwodne, bębny tam gdzieś zawsze. No Zawsze tak, gospel trochę, prawda, taka mhm. muzyka religijna też. Ale też sama ta, sama ta geografia, sceneria, te jakieś dziwne, dziwne, zatopione Post, budynki. Tak, postindustrialne, prawda, to, że te huragany są wymieniane, mhm. które dokonały zniszczenia i że rzeczywiście to jest, to jest krajobraz jak ze snu, który ktoś zaczyna zapominać. Ale też jak krajobraz po apokalipsie miejscami, tak. nie? Że jakieś eee. dziwne fabryki, te bagna jakieś takie. I ta cała kultura południa Stanów, yy, zwłaszcza tutaj tej okolicy Now Nowego ranu i tak dalej, gdzie te dziwne nazwiska jakieś lokalne, mm -hmm. które są trochę takie francuskie, tak. trochę brytyjskie, trochę nie wiadomo, to się jakoś tam gdzieś miesza. Casting w ogóle epizodycznych ról, te wszystkie osoby, które oni przesłuchują po drodze, to po prostu co osoba, to jest jakiś niesamowity wybór. Tak, to dokładnie. są często aktorzy, którzy pojawiają się na jedną scenę, a zostają nam w głowie. Nie mówię już o tych bardziej, tak. e, to... bardziej rozbudowanych postaciach. Na przykład Shea Sz Wigam, który gra tego kaznodzieja, tak. który, który powraca potem po mm -hmm. latach. Też zgniecione przez czas nomenomen. Mm. Więc na tym etapie super ten serial działa. Albo takie szczegóły, jakieś takie kulturowe z okolic, to, to takie mardi gradzi waczne jakieś. Mm. Te to, to zdjęcia, dziewczynka tak. i ci ludzie na koniach, te to jakieś trochę maski. Jak Ku, 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 Ku Klux Klan wyglądał trochę, mhm. ale tak, no tak i, i ci właściwie ta bieda też, prawda? Mhm. Taka opuszczenie tych ludzi mhm. przez, nie wiem, rząd, przez jakieś instytucje, prawda? Przecież. Dlaczego te dzieci znikają? No bo mają godzinę do szkoły publicznej, mm -hmm. prawda? I muszą być dowożone, więc, więc powstają szkoły jakieś katolickie czy chrześcijańskie, które, które tam właśnie te dzieci są wykorzystywane. A tam w szkołach sataniści. A tam w szkołach sataniści jacyś dziwni, prawda? Można dziwne, że Rastkol nie pochodzi stamtąd, bo to jest jakby... To on w którymś momencie używa tej, tej, tego słowa... Psychogeografia. Mówi mm -hmm. o psychogeografii. To jest jedna z tych ich rozmów w samochodzie. Mm -hmm. e, I jest coś takiego faktycznie w tym serialu. To już ta czółka tak pracuje, co? Że mamy jakby te nałożone na siebie obrazy twarzy bohaterów i tych autostrad, I, tak, jakichś tak, takich pustkowi... Te... Krajobrazu takiego rozpadającego się. E, tak, jakby to trudno bardzo... myśleć pozytywnie o tym świecie, kiedy ten świat tak wygląda. Tak. To jest jakby wnętrze głowy Rastakola po prostu wyszło z, wyszło z tej głowy i nagle się rozlało po, po tym południu Stanów. Po... Może gdyby raz mieszkał gdzie indziej? Gdyby tak. mieszkał na Florydzie? Ja się... O nie, tam, tam też jest kiepsko. Nie wiem, czy to jest kwestia McConaughey'a, który ma po prostu teksański akcent, mhm. bo on jest z Teksasu mhm. i nie może specjalnie... nie wiem, pewnie mógłby mhm. zmienić na, na bardziej inny południowy, ale wy, wydaje mi się, że tu chodzi o to, że on jest outsiderem, mhm. że on po prostu jest człowiekiem znikąd, który się nagle pojawia i jakby dlatego nie jest lokalny, prawda? Że on się tak oburza nad tego kaznodzieje, Reverend Tuttle, który się pojawia, prawda? I on mówi, kto jest, kto to go do cholery jest Eddie? Eddie to gubernator, prawda? I to jest, a to jest jego kuzyn. E, wiesz, więc to, jest, to, to też pracuje, że on jest jakby takim człowiekiem znikąd, nie wiemy, nic nie wiemy o jego przeszłości, bo jednak Marty jest bardzo osadzony. Mm -hmm. ma tą żonę, ma tych teściów, widać, że, że jest lokalny. No. A Teraz bez mili, z... tylko medytuje tak. w momencie w gaju oliwnym <laughs> tak. No, nie, no, to wszystko jest tak zabawne, co on mówi. No, znaczy, ja rozumiem, że można się tam dopatrywać poli polityki Boże, filozofii i tak dalej, ale i rzeczywiście, jakby możliwe, że troszeczkę ma racji z niektórymi rzeczami, jak na przykład o tym, że ludzkość ewolucyjny błąd, że ludzkość ma świadomość. Tak, no to ciekawe, no, że tak no, mówisz, bo, bo moim zdaniem, znaczy ja się zgadzam z większością rzeczy, które on mówi. I, ja wiem, ja też trochę. I to jest, dla to mnie jest też, strasznie smutne To może. jest dla mnie urok tego serialu, jakby też to, to mówienie, że to jest taki gówniarski nihilizm, to jest trochę nie fair, chociaż rozumiem, że musimy tak mówić, jakby... No. Musi... To jest trochę tak, że żeby żyć, to, to ludzie muszą. To muszą sobie wmawiać, muszą, w to nie muszą wmawiać sobie o bajki. I właśnie to jest to, o czym mówi raz, no, że, że my żyjemy w jakiejś iluzji, żeby nam było łatwiej żyć, a on żyje nie, ale z drugiej strony magii go próbuje przekonać, że jednak może drugi człowiek nie jest tylko po prostu bogatego złem. męża, który kupi ci dużo no. wtedy możesz sobie nie być nihilistką. Ona jest adwokatką ludzkich połączeń. No, bo jaki jest problem Rasta, prawda? Zginęła mu córka, zmarła mu córka, mhm. i to jest właściwie. No to go ustawia. To jest, znaczy, go ustawia. To, znaczy to, to. Na pewno nie jest tak, że on wcześniej był super wesołym facetem. No możliwe, że nie, ale mhm. na pewno to jest ten ból, który go definiuje mhm. i, i który go popycha do przodu, albo właśnie nie popycha, no jakby w sensie, że on robi rzeczy. I to jest coś niesamowite, bo facet, który nie wierzy w świat, uważa, że świat jest zgniły i zepsuty i, i straszny, pełen strasznych, złych ludzi, a mimo to on staje, stara się być strażnikiem i stara się robić dobrze. Czyli jakby ten jego kompas moralny w środku jest dla niego najważniejszy, prawda? Właśnie to jest ta ironia, Bo... że mówi się nihilizm, nihilizm, jak w nic nie wierzysz, ale tak. jakby ten nihilizm, czy, czy pesymizm, czy jak to nazwać, że on bierze on, on... się właśnie z takiego przesadnego wręcz poczucia wartości tak. i, i poczucia, że jednak są jakieś pryncypia i jakby poczucia troski o świat tak. i z takiego przerażenia tym światem, że, no. No, więc... że to nie dorasta do tych naszych ideałów i i co teraz? No. Dlatego dla mnie ten serial, dlatego ten serial tyle razy widziałem. Dla mnie to jest trochę tak jak ciepły kocyk. E, że dobrze, dobrze posłuchać kogoś, kto to mówi. Że dla mnie to jest kojące. No. E, to trochę tak jak. W, chyba mówiłem ostatnio w którymś odcinku, że Siedem że jest też dla mnie takim filmem, który to jest dla mnie feel good movie. Oczywiście przesadzam z feel good movie, ale. Mm. Jest coś takiego, nie, nie wiem, ja jakiś taki spokój w tym odnajduję. Mm. To tak jak Raskol medytujący o momencie w mm. Gaju Oliwnym. Nie no, ja, ja rozumiem, no ja rozumiem. To jest, to jest coś takiego, że dobrze, dobrze obejrzeć coś, co... Znaczy, bo, bo z drugiej strony można argumentować, że to jest przesada. Że on jakby widzi ten świat rzeczywiście absolutnie w. Samych czarnych barwach, i że świat może wcale nie jest taki, mhm. że są momenty, że, że jakby ta śmierć córki spowodowała, że on po prostu jest tylko sfokusowany na tym. I to, to co mu Magii mówi, że, że, że spróbuj idź, spotkaj się z kimś, spróbuj znaleźć nowe połączenie z drugim człowiekiem, że to jednak, że to nie musi być zakłamane też, nie musi być tylko jedno, jeden sposób patrzenia na świat. A wiesz, co jest najlepsze? Że ta fi filozofia Rastakola jest w dużej mierze splagiatowana. Mm -hmm. Ona jest przepisana. To są takie fragmenty, które są prawie, że jeden do jeden. Jest taki pan Tomasz Ligoty się nazywa. Mm -hmm. On jest głównie pisarzem horrorów. On pisze takie dziwne, dziwne upiorne opowiadania, w których coś jest strasznego, a czasem nawet nie wiemy co. Mm -hmm. Ale on też napisał taką książkę, no, filozoficzną tak to trzeba nazwać, chociaż on jest takim samozwańczym, domorosłym filozofem. Mm -hmm. The Conspiracy Against the Human Race to się nazywa. Mm -hmm. I to jest książka, która generalnie wykłada nam tę filozofię taką... Niczańska to, to jest uproszczenie, bo Niczej jednak sobie w końcu wymyślił jakiegoś nadczłowieka mm -hmm. i uwierzył w coś. Mm -hmm. Bardziej Schopenhauer, wydaje mi się. To, to jest, okay. jest raczej schopenhauerowska filozofia, jeśli już. No te wszystkie pasusy o, o, o mięsnych marionetkach, tak, o no. tym, że powinniśmy powstrzymać nasze biologiczne programowanie i mm. trzymać się za rękę, iść w stronę słońca. Tak. To jest wszystko u Ligotiego napisane. I to jest ciekawe w kontekście tego, że kontrargument, jaki podaje nam ten serial, mm -hmm. czyli ta puenta o tych, o tych gwiazdach i, i ciemności, tak. i o tym, że okej, okay, może gwiazd jest mniej niż mroku, ale kiedyś nie było ich w ogóle, więc mm. jednak światło zaczyna wygrywać. To jest też plagiat. Mm -hmm. To jest no. przepisane z komiksu Alana Mura. Jest taki komiks top ten. Co ciekawe, to nie jest jedno z największych dokonań Alana mm -hmm. Mura. Więc dzięki temu łatwiej ukryć, że to jest plagiat, być mhm. może. I tak jak Ligotti jest przepisany nie wprost, że to jest trochę może taki kontekst bardziej, wskazówka dla widza. Hej, jeśli ci się podobało, to, to. to sobie poczytaj. Mhm. No to ten mur jest wprost po prostu na pałę przepisany. No i siłą rzeczy ten serial zamienia się trochę w dyskusję. Jakby mamy argument Ligotiego kontra argument mura. że Z jednej strony. Jest źle. No. Mięsne marionetki, popełnimy wszyscy globalne samobójstwo i będzie dobrze. A z drugiej strony jest Alan Moore, który mówi: Nie, no słuchaj, jest lepiej niż było. No to jest pytanie, czy, czy te argumenty są równoważne? Bo ja bym argumentował, że to, co jest najciekawsze w tym serialu, to jest właśnie to, że to jest ciekawe, jak kapitalizm sam, sam potrafi spieniężyć mhm. to, co niszczy kapitalizm. W takim sensie, że mamy duży serial, duży hollywoodzki serial, sfinansowany przez dużą stację telewizyjną z największymi gwiazdami w rolach głównych, który sprzedaje nam filozofię, popularyzuje filozofię, która absolutnie zaprzecza temu wszystkiemu, co mhm. pozwoliło temu, żeby ten serial powstał. Więc to jest ciekawe na takim poziomie, Wydaje mi się, że też trochę jest tak, że pizzolato upupię tę filozofię Ligotiego. Mm. Mimo, że ją pro, promuje i popularyzuje, to, to finał idzie jednak w inną stronę. No to jest pytanie, dlaczego, czemu, prawda? To też ten, a, trochę jest tak, że pizzolato z tej filozofii Ligotiego, która moim zdaniem jest najciekawszą rzeczą w tym serialu, on mm. robi z niej jakiś taki wyrost tego, to, to tej toksycznej męskości, mm. że, że ona też jest upupiona jako ten... Ten taki gen jakiś taki fa fata fatalistyczny, który przy okazji. Matki jest... Przy okazji. Znaczy Mart... w Martin ten gen przyjmuje rolę tego okłamywania siebie tak. i tego błądzenia i tak dalej, hmm. a urasta on jest z kolei, z kolei tym przerostem introspekcji, przerostem samoświadomości I to też jest szkodliwe. Hmm. Ale to ciekawe, że jakby kontrargument to jest to, co mówi Maggie, tak jak to, to mm -hmm. co powiedziałaś. Czyli, że hej, życie jednak jest spoko. Tak. Chociaż to jest tyle ciekawe, że jak się przyczyta Ligotiego, to to jest pierwszy argument, który on zbija w swojej książce. Że mm -hmm. mówi, że a, życie jest spoko, tak? Że to, ale to jest tak, że to, to jest coś, co musimy sobie powiedzieć, że... No, no tak, no moim zdaniem to, to zakończenie jest właśnie takie, że... nie może się skończyć ten serial śmiercią Gasta, Bo to by było za bardzo tragiczne. Znaczy... Ja byłam bardzo zawiedziona, że raz przeżył, w sensie jakby z punktu widzenia jakby prowadzenia historii, mhm. prawda? że on nagle przeżywa i e, chociaż bardzo mi się podoba te różne, podobają te różne rzeczy, które on mówi, po, jakby po tym jak się budzi w tym szpitalu i te mhm. rzeczy tam o tej córce mówi, prawda, o tej śmierci i tak dalej, też właśnie o tym, że już widział tego, prawda, i że nie, nie dopadliśmy ich wszystkich. Widzimy tą przyjaźń między nimi, jakby, która się buduje. Mhm. Natomiast, moim zdaniem, to jakby historia powinna się zakończyć tym, że, że Raz umiera, a nie, że nagle staje się optymistyczną, że nagle widzi światło na, prawda, na niebie, w gwiazdy i tak dalej, że to jest optymistyczne jakieś, bo to, to jest takie jakby złamanie tego bohatera w pewnym sensie. To jest trochę Szczególnie... tak, że ten czas, o którym mówimy, że ten czas ich gniecie, to ten czas ich na tyle zgniótł, że te wszystkie rzeczy, które ich dzieliły. Jakby odpadły tak. i oni już są... Są starzy i scilowani. Tak, no to, to jest akurat... Więc mogą zostać przyjaciółmi mogą tak naprawdę na końcu tak, dopiero. Tak, no natomiast to, że raz cię nagle widzi coś optymistycznego, to to był dla mnie trochę zgrzyt. Ale potem sobie myślałam, to jest moja teoria na temat rzeczy, że, że, że to by było za dużo, mhm. prawda? Że, ten, że to musi być jakieś hollywoodzkie zakończenie tutaj, że musi być jakby... I zobacz, i bohater na końcu, i teraz jest wszystko dobrze. Miły, miły świat, ładny świat, dobry świat, prawda? Przepracowaliśmy jakąś traumatyczną sytuację, zakończyło się, koniec, do widzenia, widzu, wszystko jest okej. Okay. No, dla mnie to też był rodzaj zawodu i za każdym razem, jak powtarzam ten serial, mm -hmm. a to już było dużo razy, jak powiedziałem, mm -hmm. to czuję, że po szóstym odcinku, jak historia się prostuje, to, to to się robi trochę mniej ciekawe, bo raz już przestaje jakby snuć swoje filozofie ciekawe no i tracimy ma... też ten, te atrakcje tych płaszczyzn czasowych, znaczy, jeszcze ma jeden mój tekst, że mam nadzieję, że stara pani nie, mia, nie ma racji. Że nie ma życia po życiu. Tak, że śmierć to nie koniec. Ale ty, ja się, też mam podobną, po, podobne wnioski do ciebie. Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że są dwa powody, dla których mhm. ten serial się tak kończy. Pierwszy powód to jest taki, że no, co jeszcze można by zrobić z tą postacią? To jest jedyna przemiana, jaka może być, On Zostaje, no już, okay, już nie dobra. może być bardziej, jakby trzeba yeah. odbić w drugą stronę. Okej, okay. no, okay, można było go zabić i zakończyć na takiej bardzo smutnej nucie, ale to te, wydaje mi się, że to też byłoby zakończenie, które byłoby jakimś rodzajem zawodu. I drugi powód. Myślisz, że byłoby nie zawodem? Nie bo Ja na przykład słyszałam, te, że Matthew McConaughey mówił tak w wywiadzie, że mm -hmm. śmierć by była dla niego wyjściem. Że to jest to, co on cały czas chce. On chce umrzeć. No, to jest I że to, że gdyby on został za, za, zabity, to jakby on by wygrał, prawda? To chodzi o to, że on ciągle ma jakby nowe wyzwania przed sobą, jednak jako, jako bohater, prawda? I że dlatego on nie. A to ciekawe, I nie... Że, że to akurat McConaughey tutaj, tak. tutaj uruchamia obronę, bo, bo to jest drugi powód, dlaczego mm -hmm. to się tak kończy, moim zdaniem. Mm -hmm. Drugi powód ma imię i nazwisko, i to jest imię i nazwisko Mafio McConaughey. Mhm. Bo McConaughey, jak wiemy, jest takim bardzo religijnym gościem, chyba, A, nie? bardzo tak. chrześcijańskim. Wydaje mi się, że to może być tak, że to był jego warunek do zagrania tej roli. W takim sensie, że okej, okay, ja zagram tego pesymistę, nihilistę, który gada mnóstwo rzeczy, mhm. z którymi ja, aktor Mafio McConaughey, się pewnie nie zgadzam, ale przeprowadzimy go przez drogę mhm. i na końcu on się z zmakonachizuje, tak jakby. Że, Zobaczy. Że, że Zobaczy. Wydaje mi się, siatrę. że w oczach Maffia McConaughey'a całkiem może nawet słusznie to jest jednak opowieść o nawróceniu. Hmm. że, że rastką na końcu staje się <śmiech> Jezusem <śmiech> No staje się Jezusem no nawet masz tą ikonografię prawda jak on, jak on tam, tam siedzi leży. się się przy tak. odbija Tak nie on pozwala na własną śmierć w pewnym sensie hmm. i się odradza więc można też to w ten sposób czytać prawda że jakby kontempluje ten moment w, w ogrodzie kiedy mm -hmm. dopuszczasz swoje ukrzyżowanie prawda po czym on jakby Całą swoją drogę, to jest ta droga dojścia do poświęcenia się, prawda? On poświęca swoje życie mhm. dla tej sprawy. Z drugiej strony, to, to jest taki moment ostatniego kuszenia Chrystusa i on się daje skusić. No. Się Jeśli mówimy o tym momencie w gaju oliwnym, gdzie no. Jezus mówi, no dobra, to ja się poświęcę, raz kol się ostatecznie nie poświęcę. On no nie, nie, on się poświęca. Chociaż można by argumentować, że dalsze życie, jest, dalsze życie jest większym poświęceniem. No, no więc moim zdaniem on, on, on wierzy, on się poświęca dla tej sprawy, rozwiązuje ją, mhm. jakby ginie metaforycznie, mm -hmm. gdzieś tam, prawda, jest, ginie, ale się odradza. No, się i wydaje, to, że ta przemiana, ona przynajmniej, chociaż ona następuje dość szybko, to ona jest wiarygodna psychologicznie o tyle, że to jest taki częsty schemat. Wydaje mm -hmm. mi się, że jak masz jakiś takich narkomanów, alkoholików, gwiazdy roka mm -hmm. to oni <laughs> często docierają w którymś momencie do ściany, i muszą bardzo ostro odbić w przeciwnym kierunku, mm -hmm. i taki zapał neofity im się kończy, i oni często się nawracają. Na przykład mamy ca cały wianuszek polskich rockmenów, którzy, no, wiadomo, którzy tak. się naw nawrócili, zaczęli potem na, na, tworzyć zespoły nazywane wersetami z Biblii i tak dalej. I ja tego teraz jakby się nie tyle się z tego śmieję, co mówię, że faktycznie jest taki mechanizm. Tym bardziej, że on jednak ma traumatyczne doświadczenie. Mm -hmm. No samo to starcie z, 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 z Childressem. To wszystko czego doświadcza w Karkosie, no jednak dostaje nóż w brzuch i ociera się no. o śmierć, śmierć kliniczną, nawet być może. No. To jest traumatyczne doświadczenie, i często tak jest, z ludzkimi głowami, że po prostu po traumatycznych no, doświadczeniu coś tam się zmiana, w głowie przełącza. To jest zmiana to jest po prostu jedna linijka tekstu na sam koniec, mhm. prawda? Więc to też nie wiadomo, na ile on się zmienił, prawda? To jest ciekawe, że on jakby odpuścił ten, jakby czuje. Tego ojca i tą córkę, jakby, że oni gdzieś tam są i czekają na niego, więc może to jest też takie taka, dla niego jakby takie doświadczenie. Tak, ale to jest o tyle ciekawe, że Rust Coles sprzed, by powiedział, że to były halucynacje no. po prostu umierającego umysłu. On jednak uwierzył w to. to I ostatnio o trzeciej w nocy miałem olśnienie. Okej. Okay. <laughs> o trzeciej w nocy? Tak, jakoś akurat tak było, że nie spałem o trzeciej w nocy. Szedłem do łazienki i sobie pomyślałem, o. Właśnie zawsze przychodzą do głowy na, okay. na najlepsze pomysły. Nie, bo tak sobie pomyślałem, że. Bo generalnie tak jest z tą filozofią pesymistyczną, filozofią Ligotiego, filozofią szopenhauerowską, że ona, ona jest często bagatelizowana i tak traktowana protekcjonalnie, że a to są takie, takie gadanie, że mhm. świat jest zły i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy, jeśli zaczniemy jakby. Pojedynek na argumenty, to wydaje mi się, że te argumenty są niezbijalne. Na tym polega problem, że to jest filozofia, z którą można tylko postanowić się nie zgodzić. Mm -hmm. Ale na tym polega problem, że nie da się postanowić z nią nie zgodzić. Że, że jeśli, już się, jeśli już w to uwierzyłaś, jeśli już przyznałaś, że tak, Ligoty, Schopenhauer i Raskol mają rację, to nie da się świadomie z tym nie zgodzić, że możesz tylko nieświadomie, musi jakiś element wyparcia nastąpić. E... Ale właśnie przecież Gaz cała jego postać polega na właśnie tym, o to że mi chodzi z... że że ta przemiana rasta finałowa przemiana rasta ona potwierdza jego pesymistyczną tezę z początku mm. ta o religii jako narkotyku który niweluje krytyczne myślenie Więc w tym sensie Rast jest tragiczną postacią i ten jego optymistyczny happy end to jest, to, jest jest to jest upadek. W takim sensie, że tak. raz nawracając się na optymizm, potwierdza swoją pesymistyczną tezę. O tym, że tylko zakłamując rzeczywistość, jesteśmy w stanie żyć. Jakże to jest serial o tym, że nie da się żyć w prawdzie. Że, żeby żyć dalej, musimy się zacząć okłamywać. I to jest też tragedia tego bohatera w oczach widza, w takim sensie, że raz się robi mniej fajny. No, dlatego ja jestem bardzo rozczarowana tą końcówką, właśnie. Dlatego, że moim zdaniem to jest. Z zniszczenie bohatera. No, mm. i, i, Na tym polega życie. Życie gdzieś... cię gniecie po prostu. <laughs> I gdzieś myślę sobie, że ten, ten serial się powinien skończyć śmiercią. Moim zdaniem to jest ta nagroda, którą on powinien dostać, tylko że tak to, to mówię, że nagro... śmierć jako nagroda jest, nie jest czymś, co społeczeństwo może przyjąć do, do końca. No. Mi się nie wydaje. Mi się wydaje, że gdyby on umarł, to byłoby w zasadzie to byłoby dużo bardziej kojące zakończenie. To jest jak gladiator. No. Mój, mój główny problem z gladiatorem polega na tym, że już o tym rozmawialiśmy. Maximus umiera za późno. Maximus umiera, jak już wszystko zrobił i może się połączyć ze swoją, ze swoją żoną i dziećmi, mm -hmm. czy kogo tam komodus zabił. Ja bym wolał tragiczne zakończenie, w takim sensie, że Maximus umiera, zanim dokonuje swojej zemsty i jakby ruch społeczny, który zapoczątkował dopiero... W nie wiem, Przerobi przewrót. przeradza się w, re, w rewolucję, okay. przewrót i tak dalej. Okay. A taka śmierć po zrobieniu wszystkiego, co się miał zrobić, to jest jakby rodzaj happy endu, tak mi się wydaje. Że w tym sensie ja nawet teraz robię zwrot o 180 stopni hmm. przeciwko samemu sobie, że ta końcówka jest o tyle ciekawsza, że ona mimo tego takiego słodkopierdzenia <laughs> To ona jest niewygodna, ona no to, jest taka. No to, to jest to, co właśnie mówił Matthew McConaughey, że śmierć byłaby dla niego, dla bohatera wyzwoleniem. No I, i dlatego to jest dużo ciekawsze, że on nie umarł. No nie wiem. Ja też do nie pewnego wiem. stopnia nawet myślę, bo mówiłaś o tym karkosie. Znaczy ja mówię o nim per karkosa, mm -hmm. ale karkosa to jest miejsce. Tak. Childress, tak się nazywa, tak? tak? No, no, nasz czarny charakter, że. To też jest jakby rodzaj zawodu, co, że jakby ta, ta zagadka jest tak bardzo zbudowana. To Czyli jest w ogóle ciekawe, nie, bo... że niektórzy widzowie byli mm -hmm. zawiedzeni finałem. Bo spodziewali się, że tutaj nadprzyrodzone rzeczy będą się działy. A. Że te konteksty tak. literackie, które oruchamia no, pizza, lato, tak, masz... czyli ten król żółci, mm -hmm. Chambersa, Lovecraft. Ludzie Nie. myśleli, bo tam była ta, ta opowieść małej dziewczynki, którą tak. gonił Spaghetti Potwór, tak. tak? I ludzie myśleli, że Spaghetti Potwór oznacza Ktulu. Dosłownie niektórzy spodziewali się, że Ktulu wyskoczy w którymś momencie. Byli śmiertelni zawiedzeni, kiedy się okazało, że to jest jakiś dziwny wieśniak. Co prawda z bogatej rodziny, ale jednak... Yy, tak, znaczy mi się wydaje, że to, tak jak zresztą Marty mówi, no to nie jest koniec, nie złapali ich wszystkich, yy. więc ja byłam trochę zawiedziona jakby charakteryzacją tej postaci, w tym sensie, że to był właśnie jakiś taki dziwny, obślizgły, po prostu no naj... Wyobrażasz sobie yy, jakiegoś z boka okropnego, jakiegoś obślizgłego typa, no to właśnie sobie tak go wyobrażam, że to jest jakiś taki yy. z nadwagą, z, z tłustymi włosami, w jakimś takim Dom. Nie wiem, że wolałabym coś bardziej wyrafinowanego, no nie wiem, no to, to, był, to, to był dla mnie taki bardzo stereotypowy. Jak, jak bardzo ten serial jest niestereotypowy, to Wilan jest absolutnie stereotypowy. Tak, Wilanem. ale ja właśnie ja myślę, że to może o to chodziło. Że, że to też ci pozwala uniknąć na przykład zmitologizowania tej postaci i wyniesienia jej na jakiś taki piedestal. Mm. bo mi się wydaje, że na przykład kiedy mi 7, jest parę. Parareli między siedem mm -hmm. a detektywem. No tak między jest, innymi tak. w ten konflikt postaw, jakby jest dość, tak, dość zbliżony. Brad Pitt kontra Morgan Freeman to jest trochę podobny, podobny mm -hmm. spór, co Marty Hart kontra Rast tylko Rast Cole i Marty Hart są bardziej. Ale pan Karkosa to nie jest John Doe. John Doe jest dużo bardziej. Taką, wydaje mi się, migotliwą, jest, no, wiesz, tajemniczo fascynującą postacią, mimo wszystko. Poza tym, że wygrywa film tak naprawdę. Plus no, gra go Kevin Spacey. No więc widzisz, no, więc może, może to jest to, no ale też jakby mnie mi chodziło, jakby całą oprawę po prostu, że mhm. nawet niech to będzie ta sama, ten sam aktor i tak dalej, tylko żeby zrobić go bardziej, no nie wiem, no nie właśnie jakimś. Ale on dziwym, mówi z brytyjskim wie, akcentem. No, ale mówi, bo, bo ma jakąś obsesję na, na temat ludzi z telewizji, prawda. Zresztą Undout, która jest bardzo dużą aktorką, nam gra jakąś, wiesz, coś jakąś Ja dziwną. zawsze zapominam, że to ona jest tak. tej roli, i zawsze się dziwię, że a przecież on dał tym gra. Tak, i że, że to też jest takie, no nie wiem, może zmarnowanie tej aktorki, nie wiem, że może dziwne to jest, i nie pasuje mi do, jakby do, całej, do całej koncepcji, szczególnie że jak myślisz sobie o tym, że to jest jakaś konspiracja, i że mhm. tam są bardzo bogaci ludzie, którzy i wpływowi, którzy są za, zaangażowani jakby w to. I że co, i że nagle, jakby głównym mastermindem jest jakiś taki dziwny wieśniak, no nie, nie pasuje mi to wszystko, prawda? Nie dlaczego, dlaczego... takie mieszkańskie zarzuty stosujemy. No dobra, no może nie w sensie nie, <grym> że w osób... O, nie, <grym> że sam, to, sam to pierwszy. Tak, tak, nie chodzi mi o osobę mieszkającą na wsi, po prostu nie, nie chcę nikogo obrażać tutaj. No, nie wiem, jak to powiedzieć. No, nie wystarczająco wyrafinowana jak na całą tą intrygę. No po prostu, to, to był mój zawód. Prawda? Jeżeli masz tego gubernatora i pastora, pastora tak? prawda? Milionerów jakiś i tak mhm. dalej. I dlaczego oni mieliby chronić swojego dziwnego kuzyna? Dlaczego tu miała być jakaś taka konspiracja, żeby co, żeby ich nazwisko. Znaczy wiadomo, że oni też brali udział prawdopodobnie w tych wszystkich rytuałach, ale jakby tu, tu mi się to nie skleja. Chodzi mi o to, że za, ba za bardzo jest głos, dźwięk ja, zasadzie... Znaczy, jest, ciekawe jest to, że on tak jakby się porusza niezauważony. Mhm. Że to jest ciekawe, że on jest osobą, która właśnie kosi trawę, która jest jakąś taką, maluje szkoły, prawda? Że, że to jest taka osoba, która, która ma dostęp do różnych miejsc i właściwie nie, nie myślimy o tych ludziach. No Nawet raz o tym nie pomyślał. To jest w ogóle no ciekawe, tak. że to Marty wpada na to, że to tak. facet, który pomalował zielony tak, domek, może tak, być mordercą. Tak, tak. No ale to też widać ewolucję Marty'ego. Tutaj, tak. że, jako, że się staje lepszym, mhm. bo, bo jeden z zarzutów e, Rasta co do Martiego to, jest, to było to, że Rast robi całą robotę, a Marty nic nie robi. Mhm. Co zresztą można argumentować, że tak trochę jest, no, ale pod koniec jakby, no, Marty, Marty zaczyna myśleć, e, ale też jest, co, co jest ciekawe, w ogóle ta para jest bardzo fajnie. Matthew McConaughey i Woody Harrelson się przyjaźnią, prawda, że to są przyjaciele w prawdziwym życiu. Więc to, to fajnie, fajna ta chemia jest między nimi. I też mi się podobało to, pamiętam jak to oglądałam pierwszy raz, podobało mi się to, że, że oni się nie lubią przez praktycznie cały czas. Mhm. Że zwykle jest tak, że ok, masz takich. Seriale, filmy o policjantach, o parze policjantów, i oni zwykle na początku się nie lubią, ale potem są super. Młody Pistolecik i stary wyga. Tak, ale tak. potem się właśnie zaczynają, właśnie super lubić, a ci się nie lubią przez cały czas. Mhm. I cały czas i, i ta animozja między nimi coraz bardziej narasta, to znaczy coraz bardziej pęcznieje. Mhm. A jest tam niby taki moment, gdzie oni chodzą razem na piwo i coś tam, coś tam, ale prawda, jakby jak, jak przychodzi co do czego i przychodzi do tego momentu, kiedy Marty mógłby poprzeć, w tych jego nowych śledztwach, to mhm. jakby on się odwraca. Mhm. I to jest, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawa dynamika, bardzo f, 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 oryginalna sytuacja. Tak, ale to jest śmieszne, co ty mówiłeś, że oglądałeś to cztery razy, ja sobie próbowałam przypomnieć, ile razy ja to oglądałam też, też dosyć sporo razy. I też śmieszne, bo teraz, jak obejrzałam przygotowując się do naszego podcastu jeszcze raz i z taką samą przyjemnością. Znaczy, nie miałam takiego poczucia, że o Jezu, widziałam to rok temu i o, czy nudne czy nie nudne. Ja to w tym roku dwa razy oglądałem. W tym roku dwa razy. Tak, bo miałem taką fazę na to jakoś tak w pierwszej połowie mhm. roku, a teraz przed nagraniem postanowiłem powtórzyć tak. i też weszło. Też weszło, tak, tak, bo to ma tyle smaczków i tyle różnych jakichś takich warstw i właśnie przez, przez te trzy warstwy czasowe, które się przeplatają i. Ciągle coś nowego można odkryć w tym, w tym serialu, więc ja polecam bardzo, bardzo, bardzo. Jak powiedziałem wcześniej, to jest jak ciepły kocyk. <laughs> no dla ciebie, ale <laughs> wątpię, żeby dla innych ludzi tak było. No ale jednak jest to serial lubiany, to nie, nie no. odkrywamy tutaj Ameryki, no bo nie, mówiąc, że to jest nie. dobry sezon, mimo tej silnej takiej tendencji do... Tak jak już wcześniej mówiliśmy, upupiania tego serialu jako mm -hmm. efekciarskiego i tak. pretensjonalnego i jakiegoś tam. Tak. Ja, ja jeszcze jedną mam uwagę, bo ja pierwszy raz pamiętam oglądałam ten y, sezon odcinek po odcinku, mm -hmm. tydzień po tygodniu. Też. I o ile to jest dobrze skonstruowane, że rzeczywiście ogląda się odcinek jako zamkniętą całość, to jednak ja na przykład tego głównego Wilana nie zauważyłam. Uh -huh. Jak on się pojawił na końcu, to ja kompletnie nie pamiętałam, kto to jest. Uh -huh. I wydaje mi się, że o ile fajnie po jest... Po nie uważnie oglądała. możliwe, Ale nie, no jeżeli to było trzy tygodnie, czy pięć tygodni, czy cztery tygodnie wcześniej, uh -huh. e, prawda, to już, a to jest po, postać, która się pojawia tylko na jedną sekundę. To ja... czy to jest jakiś problem? Nie, to nie jest problem, to jest uh -huh. po prostu... To to... Mo możesz to Można odczytać to... jako ten, jeden z tych smaczków. Że... No jeden z tych smaczków. Nie no, można, można to binge'ować. i można. Chciałam, to, to, jest, mój, to jest mój argument. Że można to i zbingżować i oglądać odcinek po odcinku mm -hmm. z przetwami, więc. E, ja mówię jeszcze o, o no. u, 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 uwagach, tak się mm -hmm. w końcu ten podcast nazywa. I jeden miałem problem, pamiętam. Ostatni odcinek oglądam. Marty i Cole palą papierosa pod szpitalem. Mm -hmm. Jest to rozmowa o niebie, o, o, no tak. o mroku, o świetle i tak dalej. Ostatnia kwestia rasta, raz Rast coś mówi oglądałem bez napisów. I nie zrozumiałem, co on powiedział. Tak o, tam mienli, bełkocze i kluch, kluchy w gębie ma. Na ten że... akcent. I skończył się odcinek i myślę, okay, co on powiedział? Coś, Ale coś dlaczego przegapiłem. nie miałeś napisów? Nie wiem, jakoś no. tak wyszło, że oglądałem bez napisów. Hmm. Więc, o, więc nie. tym większy był mój zawód, jak się dowiedziałem, co on powiedział. I pamiętam. Hmm. To? to już jest to? To już jest koniec. Hmm. Ale tak jak powiedziałem, o trzeciej w nocy wymyśliłem. <grym> Wymyśliłeś. Zracjonalizowałem sobie to zakończenie. Tak. Również potwierdzając te zaraz ta że po prostu <grym> musimy się okłamywać. <grym> żeby żyć dalej z tym serialem i z tym światem. Tym optymistycznym akcentem. <grym> Czy to będzie nasz, na, nasz nowy catchphrase na, na koniec? Ostatni podcast też tak zakończyłam. Tak, na no, tym optymistycznym po, akcentem? Powiedziałam tym optymistycznym akcentem. To jest Więc, bardzo optymistyczny podcast. To jest bardzo optymistyczny podcast, tak. Więc polecamy się na Instagramie, na przykład mam parę uwag. E, piszcie w komentarzach, może, jakie filmy, seriale powinniśmy wziąć na tapetę w najbliższym czasie. Chociaż teraz jest dużo. Dużo, dużo, premier będzie. dużo premier będzie więc że musiał powiedzieć że polecamy się nie tylko na Instagramie polecamy się też w waszych głowach Myślicie <laughs> o nas nie tylko kiedy słuchacie ten podcast <laughs> Dobra. w ten sposób będziemy z wami zawsze ale e... skoro czas jest płaskim kołem to i tak jesteśmy i tak z jesteśmy wami zawsze, zawsze. E, tak dziękujemy za uwagę do usłyszenia